Musimy promować na wszystkich poziomach życia Kościoła dobrze rozumianą kolegialność. Papież podkreślił to, przyjmując na audiencji uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary. Zwracając się do nich, Franciszek podjął najpierw temat Bożego Miłosierdzia w kontekście przeżywanego obecnie Roku Świętego. Jak nie pragnąć, by w czasie jubileuszu cały lud chrześcijański, pasterze i wierni, ponownie odkryli i postawili w centrum dzieła miłosierdzia, tak zewnętrzne, jak i duchowe, pytał papież. Dodał przy tym, że u kresu życia zostaniemy zapytani zarówno o to, czy daliśmy potrzebującym jeść i pić, jak i czy pomogliśmy ludziom wątpiącym, grzesznikom, żyjącym w niewiedzy odnośnie do wiary chrześcijańskiej. Franciszek zauważył, że w wierze i dobroczynności poznaje się tajemnicę miłości, którą jest sam Bóg. On zaś sam w sobie pozostaje tajemnicą. Zadaniem powierzonym kongregacji jest wskazywanie tego najważniejszego fundamentu i jego odpowiednie uzasadnienie. La fede cristiana, infatti, non è solo conoscenza da conservare nella memoria. Wiara chrześcijańska w rzeczywistości nie jest tylko wiedzą, którą trzeba zachować w pamięci, ale prawdą, którą trzeba żyć w miłości. Dlatego też, wraz z doktryną wiary, trzeba chronić integralność obyczajów, zwłaszcza w najbardziej wrażliwych obszarach życia. Przylgnięcie do osoby Chrystusa pociąga za sobą zarówno akt rozumu, jak i odpowiedź moralną na Jego dar. Dlatego dziękuję Wam za wszystkie wysiłki i odpowiedzialność, z jaką podjęliście sprawy przypadków nadużyć duchownych względem nieletnich.